Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co Ja Patrzę. Ja jestem Kuba, niezmiennie, a dziś wracamy do kuchennych rewolucji i do naszej królowej w złocistych lokach Magdy Gessler. Czy dziś będzie pysznie jak u mamy, to się niebawem okaże. Ja tylko przypomnę o możliwości postawienia mi kawy, tudzież innego trunka, co tam sobie wymyślicie. Link jak zwykle w opisie. Przypominam również, że na moim kanale reklamy oglądamy, żadnych nie pomijamy, wszyscy razem. A ja już nie przedłużam tego wstępu i co? Jak zwykle lecimy z tym koksem. I moi drodzy, moje drogie, klasycznie szmata na kolano udo, a w sumie to od razu demonstracja. Trochę pudru róż na ryj. Co dziś dobrego zjemy? Choć Ursynów to najdalej na południe wysunięta dzielnica Warszawy, to jednak trudno byłoby ją nazwać peryferyjnymi przedmieściami. I właśnie w tej części stolicy, przy skrzyżowaniu szerokich ulic i w sąsiedztwie licznych osiedli mieszkaniowych, góralską w charakterze restaurację Karpielówka prowadzi Marcin. No słuchajcie, w końcu na południu Warszawy, no to wszystko się zgadza, góry na południu, Zakopane w Warszawie również na południu. Ma to jakiś sens? Gdzieś? W jakiejś galaktyce? Z pewnością tak. Natomiast nie, no tak serio mówiąc, czemu nie? W końcu Polacy kochają góry, włącznie ze mną zresztą, więc trochę górskiego klimatu w centrum Polski nie jest to może taki głupi pomysł. Ja z panem jestem około 30 lat już. Z Karpielówką jestem związany 17 lat. Na początku byłem kelnerem, później byłem mianowany jako menadżer. Właścicielem restauracji jestem od 9 miesięcy. Czyli słuchajcie, generalnie ścieżka kariery jak w korpo, od najniższego szczebla, pniemy się w górę. Nie tylko Marcin związany jest z Karpielówką od tak dawna. Pracujemy tutaj bardzo długo wszyscy razem. 16 rok będzie jak pracuję. Pracuję tu 15 lat. To już tyle lat pracujemy jakoś. Kwestia przyzwyczajenia jest. W restauracji pracuję jakieś 15 lat, no długo. No słuchajcie, wydaje mi się, że musi to być zgrany zespół, skoro tak długo wytrzymują ze sobą. Długi staż nie uchronił nowego właściciela przed pewnym bolesnym zaskoczeniem. Przejmując tą restaurację, do końca nie wiedziałem, jakie są koszty, bo jako menadżer nie mówiono mi wszystkiego. Okej, no to już jest jakiś zgrzyt, ponieważ menadżer chyba powinien wiedzieć jednak wszystko. Cóż. To był największy błąd, że tego nie sprawdziłem. Miesięczne opłaty w tej chwili wynoszą około 100-110 tysięcy. Zobaczcie, jakie koszty. Jakie to są koszty ogromne prowadzenia takiej działalności. To jest jakiś totalny kosmos. Nawet Edith Górniak tam nie było. Chociaż ona już była wszędzie. I zawsze. Od zawsze. Urodziłam się ponad 4000 lat temu. W dalekiej Mezopotamii. Od początku czułam, że jestem inna. Co dzień nie mam telefony, kiedy Marcin zapłacisz, przerosły mnie te całe wszystkie koszty. Koszty związane także z pensjami dla dawnych kolegów i koleżanek. Dla dawnych kolegów i koleżanek, czyli rozumiem, że przestali być kolegami i koleżankami w momencie, gdy przestał im płacić zapewne. No, może to powodować pewne niesnaski. Dostajemy pieniądze w ratach, w zaliczkach. Nie. A to może o to po prostu je chodzi. Też bym nie jesteśmy w stanie uzbierać całej kwoty dla wszystkich ludzi. I to jest tak. 500 zł, 300 zł, 100 zł. Wypłaty dostajemy z bardzo dużym opóźnieniem. Jak będą, to ci dam. O. W konsekwencji psuje się także atmosfera. No zawsze psuje się od głowy. Oby w tym akwarium żadna się głowa nie zepsuła. Nawet jeżeli szef nie chce tego zauważać. Zawsze dbam o pracowników, staram się dbać o pracowników. No tak, tylko że podstawą dbania o pracowników jest godziwe i jest godziwe wynagrodzenie na czas. Znaczy w ogóle wynagrodzenie, to jest podstawa. Więc relacje uważam, że mamy bardzo dobre, rozumiemy się. No nie wiem, czy można mieć dobre relacje z kimś, kto nie dostaje po prostu pieniędzy, na które zapracował. Marcin jest nerwowy. No, jakaś błaha jakaś sytuacja, to i naprawdę czasem doprowadza go do furii. No bo niestety zapewne jest tak, że on po prostu jest sfrustrowany całą sytuacją i się wyżywa po prostu. Domniemuję. Domniemywam, whatever. Odzywa się
takimi słowami, że nieraz było tak, że poszłam sobie i popłakałam. To jest skandaliczne. Trzeba go trochę tak uspokajać, żeby nie wprowadzał jakiegoś zamętu. No to nie powinno być ich rolą, absolutnie. Także nie jest Supermanem, nie. Pracownicy nie zgadzają się z szefem w jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Pracownicy w restauracji mają umowy zlecenia. A w chwili obecnej nie mam żadnej umowy. Wiecie co, ja naprawdę się zastanawiam, jaki trzeba mieć tupet generalnie, żeby zgłaszać się do programu. Znaczy nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, kto kogo tutaj zgłosił, no ale on się na to zgodził, musiał się na to zgodzić, na wzięcie udziału w tym programie. Wiedząc o tym, że oni nie mają umowy. Przecież to jest od razu Państwowa Inspekcja Pracy i nara, co nie? Jakby what the fuck? W tym momencie nie mam żadnej umowy. Czyli pracujemy na czarno. Tylko czy w ten sposób da się długo funkcjonować? Znaczy w ten sposób to on powinien dostać karę już. Pani Magda powinna zwrócić tutaj uwagę głównie na... Na wszystko! Problemy niekiedy trudno nazwać. Jak się z nimi wtedy mierzyć? Mam nadzieję, że jakoś będziemy walczyć. Oj, rozkleja nam się nasz właściciel, ale... No, co doprowadziło do takiej sytuacji? Dowiedzmy się. Magda Gessler podejmuje wyzwanie. Już na początku mocno zdziwiona. Cała Polska kocha góralską kuchnię. Co oni sknocili, że mają kłopoty? Dzień dobry. Jeśli chodzi o jedzenie, wydaje mi się, że mamy dobre. Każdy tak mówi, co nie? Mi bardzo smakuje, gościom również. Wiecie, goście zazwyczaj powiedzą, że mi smakuje. Ja po sobie wiem, że mi jest... Zdarzyło mi się kilka razy powiedzieć, że coś było nie tak, ale zazwyczaj po prostu jest mi głupio. Nie chcę też potencjalnie podowodować jakiejś konfrontacji i sceny, więc oczywiście tak przytakuję, że tak, dobre. No, pomimo, że często nie jest. A tak naprawdę to w naszym interesie jako klientów powinno być mówienie o tym wprost. No ale to, widzicie, nie jest takie oczywiste. Poprzeć śledzie tatar wołowy. Potem rosół i kwaśnicę. Potem... Ja do kwaśnicy mam bardzo wysokie oczekiwania. Bardzo. I w górach naszych polskich Tatrach tak naprawdę może 3 razy jadłem taką naprawdę, która... trzymała poziom, a cała reszta po prostu była przepłukaną kapustą bez prawie żadnej wkładki, co jest skandaliczne. Taczkę? Czy to wszystko, czy jeszcze coś będzie dla pani? Nie, to jest okej. Okay. Dobrze, dziękuję. Nominalnie dania w karcie mają charakter polski i tradycyjny, choć może z jakąś góralską nutą. Na początek przed Magdą Gessler przystawki. Śledzie najpierw pani podać, czy tatar? Śledź czy tatar na początek? No chyba śledź. Dobrze. Proszę. No to tatar tutaj pozostaje. Proszę bardzo. Weselne podanie. Potwornie słone. Cebula grubo pokrojona. To jest typowa cebula, która gryzie w oczy, w język. No wystarczy ją przepłukać gorącą wodą trochę i ten efekt aż taki piekący znika. Czy równie nieprzyjemny okaże się tatar? Jak mam z tym zrobić? Generalnie on powinien być już wymieszany raczej. Chociaż są różne szkoły, natomiast generalnie to powinno być podane już w taki sposób, jako gotowe danie, a nie komponenty do zrobienia dania. Natomiast tak jak mówię, są różne szkoły na ten temat. Ja generalnie wolę, jak dostaję gotowe danie, a nie coś, co mam sam połowę tego ugotować na talerzu, przyprawić, doprawić. To powinno być już tak zrobione, że ja powinienem być w pełni zadowolony, dostając to danie na stół. I domyślam się, że Magda coś podobie, za chwilę powie. Potworna ilość cebuli, która ma udawać, że coś tutaj jest. To jest cebula taka sama niedobra jak w śledziu. Mamy tatara kompletnie niedoprawionego. Może pani to doprawi, może będzie jadalne. Bardzo proszę. Połowiczne danie, czyli żadne. Spróbujemy tej oliwy. Dobrze. Dziękuję.
Jest bardzo dobra oliwa do włoskich dań. Tu powinien być olej rzepakowy. My nie dajemy na przykład oliwy z oliwek do tatara. My dajemy olej. A że stoi tam oliwa, rola sali, tak? Przygotować przyprawniki. A czyli będziemy się przerzucać odpowiedzialnością teraz. Dobrze się zaczyna. Mam dalej przygotować pani tego do teraz? Albo poprosi pani, panie kucharze. Znaczy, pani jest troszeczkę obcesowa w tym swoim zachowaniu, troszeczkę z niej kipi, nie fajnie. Ja bym już wyczuł od niej bardzo złą energię w tym momencie, po prostu zresztą ją wyczuwam. Może tak? Rycha, będziesz musiał podejść do pani Magdy i wymieszać jej tatar. Cześć. Co to jest? Tatar. To jest tatar. Czemu mi dajesz mięso tatara, które nie widziało przypraw? Albo cebulę? Która jest jak armata. To tak ma być? No nie wiem. To dlaczego tak jest? Samo się zrobiło. Wróżka Zębuszka przyleciała i zapomniała dać prezentu. Zostawiła niedoprawionego tatara. Nie wiem. Nie umiem tego wytłumaczyć, tak? Zabierz się. Po tatarze bez charakteru kolejna zupy. Jak mi zrobią kwasicę bez charakteru, to ja wychodzę. A wśród nich na Królową Podhala. Dobrze, mam już zupę. Na początek rosół czy kwaśnica? Rosół jak zwykle. Proszę bez bardzo. Smacznego. Mam wrażenie, że Magda uczy przy okazji kelnerkę, jak ma wykonywać swoją pracę. Kwaśnica na ocenę nie będzie musiała czekać długo. Ona jest tak cienka, jak cienka herbata. No i klasyka gatunku. Mamy po prostu wypłukaną kwaśnicę. Bez smaku i bez esencji. Po prostu brak mi kwaśnicy w kwaśnicy. Jak? Ja się naprawdę zastanawiam. I słuchajcie, ja naprawdę w wielu miejscach byłem w górach. I ten podstawowy błąd jest prawie wszędzie robiony. To naprawdę, jak można zrobić niekwaśną zupę, która nazywa się kwaśnicą? Przecież to jest jakaś... Trzeba mieć coś nie po kolei w głowie, no, po prostu. Rosół to wszystko, co ja kocham w rosole. Czyli smak mięsa, warzyw. Opuścił to danie. To mi gdzieś ucieka. Sama chemia. Najmocniejszą naszą stroną w naszej kuchni jest kaczka. O mój Boże, kaczka też jest... Kaczka to jest... Powiem wam tak, byłem ostatnio w Pradze. Zamówiłem sobie kaczkę. 3 dni nie wychodziłem z kibla. Tylko co to tak naprawdę znaczy, sądząc po jakości przystawek i zup? W Polsce kaczka o tyle jest fajna, że my ją potrafimy marynować. Strasznie trudno jest zjeść kaczkę, która jest niesłona. Nie ma majeranku, nie ma czosnku. No, czyli jest po prostu mdła. Klasyka również. To jest po polsku. Nie spodziewałem się tego po moim szefie kuchni. Czy generalnie podstawową zasadą, jeżeli chodzi o przyrządzanie mięs, jest ich marynowanie, ponieważ to wyciąga z nich ten smak i im dodaje tego smaku, tego kopa, tego to coś, co powoduje, że to danie jest po prostu dobre. I naprawdę to są takie podstawowe zasady gotowania, iż ja nie mówię o poziomie restauracyjnym, ja nie jestem żadnym kucharzem, po prostu potrafię gotować polską kuchnię i to naprawdę nie trzeba być wielkim filozofem. Który dał za mało w ogóle przypraw. A Haruś, a te przyprawy, majeranek, to on w ogóle zapachu nie ma, nic nie ma. No jak macie, nie wiem, majeranek, który leży tam, nie wiem, 2 lata, zapewne nie ma. To jest taki normalnie siano. To, co, o czym będzie ją mówić, żeby on przeszedł do kaczki czy do innej potrawy? No to oszczędzać i zamawiają jakieś gorszej jakości rzeczy. W Karpielówce na Ursynowie gotuje się niestety bardzo słabo, czego konsekwencje gospodarze poniosą od razu. Ponieważ problemem w 2 daniach był jeden składnik albo jak gdyby w ogóle niezrozumienie składników, nauczymy się, że za dużo cebuli i niewłaściwa cebula w jedzeniu czyni jedną wielką klapę. Proszę wziąć jedną cebulę, tą największą, ponieważ pan jest najbardziej odpowiedzialny. I proszę ją wpierdzielić! Cóż, była wina, będzie kara. Za te smaki i chrupać ją jak jabłko. Panie również, tą najmniejszą, pan tą dużą. Aż do końca. To nie jest straszna kara. Możecie wziąć sól, cukier, co chcecie. Słuchajcie, no to jest nasz narodowy skarb. Trzeba jeść.
Ku zdrowiu. Nie każesz jeść tą cebulę w tatarze, to ty też masz jeść tą cebulę, no cholery. Ta cebula jest gorzka. Ta cebula jest ostra. To jest do robienia rosołu, żeby to zapiec i... Czyli to nie jest ta cebula słodka nawet. Aha! Gratulacje! Wrzucić i ma wtedy moc, ale nie do jedzenia tego na surowo. To była gorzka lekcja, no i chwale, no ale faktycznie jest, no, cebula była zła. Tory też były kiedyś złe, jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Szyny były złe, a podwozie też było złe. No po prostu ostatniej kategorii, że tak powiem, już nie wiem której, ale na pewno ostatniej. Czemu takie gówno robisz w tułaczku? Co? To było od dawna już wprowadzone i dlatego tego... Prowadzone to przez ciebie czy przez Ducha Świętego? W Trójcy Jedyny. Ile lat tu pracujesz? 15. Tu pracujesz od 15 lat? A szefem kuchni ile czasu jesteś? No ja jestem miesiąc, tak? Tak. No. Biedny człowiek, a szef stwierdza, tak? Tak. Opuścił okręt, jak się dowiedział, że Magda G przybędzie. Nie był w stanie wytrzymać presji, nawet tej nadchodzącej. Proszę, odbóż tą cebulę. A ty jest ją do końca. Tak przykro, tak smutno. Nie myśleliśmy, że tyle mamy błędów, ale... Niestety, co mamy, to mamy. Ja szkoda, że goloneczki nie spróbowała, bo widzę, że na wystawce jest pieczona golonka. Oj, szarlotka jest. Może lepiej, że tego nie próbowała. To jest niezły cyrk na talerzu. Albo tym, albo takim nożem do drewna. Załoga Karpielówki poczuła respekt przed Magdą Gessler i zabrała się za robienie porządków. Zabrała się za robienie porządków w momencie, gdy ona tam już jest. Tak, to jest logiczne rozwiązanie. Tylko czy aby nie za późno. To jest pasanie. Bo może jednak właściciel powinien był pomyśleć o tym wcześniej. Proszę. No skurczę już dostaję. Czy to jest w ogóle do wymiany, no? No skurczę z tej drabinki. Ja byłam przerażona, bo myślałam, że w swoim życiu sprzątała raz okap najgorszy. Zaraz się pożygam chyba. Ale to nie było najgorsze. To było najgorzej w moim życiu chyba. Olśnić Magdę Gessler udaje się nielicznym. A czy uda się załodze Karpielówki? Pora odkryć prawdę. Coś mi tu śmierdzi. Jestem tutaj od 2006 roku. Na początku byłem trenerem, później menadżerem. Aha. I od tego roku, od stycznia... Oj, pan się bardzo denerwuje. Widać po nóżkach, jak chodzą po prostu, jakby zaraz miały uciec stamtąd. Pomogłem szefowej w ten sposób, że założyłem własną... A dlaczego pomogłeś jej? Poprosiła mnie o pomoc. Z tego a ona dalej jest właścicielką? Nie jest właścicielką. To znaczy... Opuściła również tonący okręt. No cóż. Na ciebie to przepisałam, bo nie bardzo rozumiem. Czyli to było nie przepisanie, tylko założyłem własną działalność gospodarczą, żeby ta firma dalej działała, żeby... Ale dlaczego jej zależało na tym, żeby dalej działała? Z sentymentu. Aha, a nie ma z tego profitów? Nie ma. I to jest taki idealizm. Zaraz. Czyli on tego nie odkupił od niej, dostał to za darmo? Bo ona nie chciała, żeby zamykać tego przybytku i po prostu dała to za darmo mu, tak? Z tego, co ja rozumiem. To kuźwa, to jest świetna okazja w ogóle. Jeżeli coś takiego się... taką gwiazdkę z nieba się dostaje, trzeba z tego korzystać jakby rozsądnie i to wykorzystać i to zrobić porządnie. A nie po prostu... jakby what the fuck? Co tu się wydarzyło? To i w tym momencie, kiedy to przepisała na ciebie, te długi się właśnie skończyły? Nie, długi wzięła ze sobą, że tak powiem. Co? Ona jeszcze wzięła długi ze sobą? Przepisała mu całą knajpę, zostawiając go z czystą kartą? To się nie zdarza często, coś takiego. To w ogóle jest... Musiała mieć wielkie zaufanie do niego. Naprawdę. Ogłosiła upadłość. Ja pierdzielę. Rozumiecie to? A, czyli ona może po prostu chciała tą upadłość ogłosić. Rozumiem już, bo chciała tą upadłość ogłosić, bo wiedziała, że i tak już z tego się nie wykaraska, więc to był prawdopodobnie jedyna możliwość dla niej, żeby się uratować jakoś. Okej.
Restaurację Karpiluka przyjąłem z długami w wysokości 200 tysięcy i odstępnego musiałem zapłacić 20 tysięcy złotych. Ty się podjąłeś takiej odpowiedzialności prawie 10 miesięcy i... To zaraz, jeszcze nie rozumiem. Wzięła te długi ze sobą, czy... Bo to słyszymy teraz, że 200 tysięcy długu jednak zostawiła. On się sam myli w zeznaniach. Ja do końca nie wiem, o co chodzi. Albo nie wiem, wyjaśnijcie mi, bo chyba jakaś kołomyja tu niezła jest. I to dalej nie idzie. Tak? To idzie. No jest słabo bardzo. Z czynszem zalegam od 4-5 miesięcy. Masz zaległości w czynszu? Teraz nie. Kręcisz. No ewidentnie ściemnia, bo przecież na setce przed chwilą powiedział coś innego. Weź ty sobie poukładaj tą swoją prawdę w głowie, żebym ja się nie gubiła, bo się gubię. Umowy. Gdzie są umowy o pracy? Umowy, materiał styku, jeden pracownik, umowy zlecenie. Nie rozumiem. Czyli praktycznie nie powinnam tu być. Dokładnie, bo to jest generalnie on... to jest przestępstwo. Czy wykroczenie. Nie wiem dokładnie, jaka jest nomenklatura tutaj, ale... Chyba przestępstwo. Wykroczenie? Nie wiem. Bo jest to nielegalne. Nie ma tutaj filii księgowego, więc nawet nie mam... On nie ma księgowego nawet, czyli sam prowadzi księgowość. To jest jakieś szaleństwo przy restauracji, tak? To ja mam nawet księgowego, mając kanał na YouTubie, przez jakiś totalny odlot. Woń. Ja nie będę pracowała w miejscu, gdzie stosunki prawno-skarbowe są nieuregulowane. Ja mam ratować kogoś, kto jest nie w porządku wobec ludzi i państwa? Daj ci 10 minut. Ten, bo rozmawiam teraz z panią Magdą Gessler, ona tu nie wyjdzie, jeżeli oni nie będą mieli umów, bo to jest nielegalne. To ja ci dam panią Magdę i porozmawiam z nią, dobrze? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, pani z księgową, dzień dobry. Po co księgowy jak księgowy? Staram się prowadzić jakąś finansę, żeby... Mam pytanie, czy pan ma uprawnienia księgowego? Nie. Dziękuję. No nie, to są podstawy jakieś totalne. Znaczy ja nie rozumiem, no czy to naprawdę jest zrobione pod publikę, czy ci ludzie naprawdę po prostu nie mają czty rozumu, no. Zwariowałeś? Ten pan zajmuje się... Zwariowałeś? Jesteś przytomny? Chcesz siedzieć? Kończymy rozmowę. Poproszę załogę. Sama nie wiem, co tutaj się dzieje. Naprawdę, to ten bur... straszny. Chciałbym, żeby pani Magda nam pomogła. Dlaczego wy tutaj pracujecie? Czy to jest na zasadzie rozpędu? Ja też się zastanawiam często, dlaczego ludzie pracują w takich miejscach, skoro na przykład ten rynek warszawski jest naprawdę chłonny. W ogóle rynek polski jest chłonny teraz. Ja wiem, że to jest ciężka branża, ale... No bez jaj. No bez jaj. W tej branży raczej szuka się pracownika. Nie rozumiem do końca, nie wiem, przywiązanie po prostu do miejsca, no... Może tak, oni są tak długo w tym zespołem, że może po prostu o to chodzi, tak? Czy nadziei, że jednak wszystko się poukłada, miejsce jest duże, fajne i kiedyś zarabiało? Tak. No okej, po prostu. To jest właśnie nadzieja i przywiązanie do tego miejsca. Przywiązanie do miejsca, sentyment. Jeśli chcecie, żebyśmy mieli tą rewolucję i żeby ocalić wasze miejsca pracy, chociaż to nie są wasze miejsca pracy, bo z tego co wiem, jest jedna osoba na umowę o pracy. My mieliśmy umowę od pani poprzedniej inwestycji. Ale pani się tu pokazuje? Nie. Od miesiąca nie. Od miesiąca? A od 9 miesięcy właścicielem jest Marcin. Nic nie wiedzieliśmy. No to my wcześniej o tym nie wiedzieliśmy. Przekręt. Mi trudno jest powiedzieć, od kiedy on jest właścicielem. Naprawdę, ja nie wiem. Z tego, co nie wiadomo, no to może z miesiąc, może dwa. Ja się zapytałam pana Marcina, czy jest właścicielem, to dostałam odpowiedź nie w pierwszym. No ja rozumiem, dlaczego on tak zachowywał się i w taki sposób odpowiadał, ponieważ zna dokładnie konsekwencje prawne tego, co on odwala. Co obchodzi, kim ja tu jestem? Marcin, to jest tak. Jeżeli oni do jutra nie mają umowy o pracę, to po prostu nie ma ani rewolucji, ani restauracji, bo ja ją zamykam. Zamykam ją oficjalnie. Chcielibyśmy, żeby dalej to nadal jakoś działało i śmiało. Czy Magda Gessler ma taką moc? A ty? Tobie jest wszystko jedno. Nie jest mi pani Magdo wszystko jedno. Jest ci wszystko jedno, bo zostawiłeś ludzi sobie, mówią. Ludzi, którzy pracują po 15 lat. Ja już dawno przestałam ufać Marcinowi. Kręcisz. Kręcisz swoją rzeczywistością i ich losem. Myśli, nie wytłumaczy. Powie, a później się wypiera. No takie oszustwo.
Oj, śledwo to powiedziała, ale nazwała go w sumie właściwie. Magda Gessler mimo to zajrzy do kuchni. Czy te udało się wypucować na błysk? O Boże. Tam robili porządki jeszcze dzisiaj. O Boże, dzisiaj? I oni to tak zostawili, co nie? Ja pierdzielę, ale wstyd. Ale wstyd. Shame. 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 Tak. Przepraszam, a tutaj tak śmierdzi, że tylko mogę zgniotować. Kurwa, takiego gnoju w życiu nie widziałam. To jest brak szacunku dla zdrowia, dla życia. Ten koleś oszalał. Nie wiem, czy ja się tu jutro pojawię. Bardzo wam współczuję. I dziwię się, że nie macie wyobraźni. Cześć. Dziękuję. Skandal po prostu. No i mleko się rozlało. I skisło od razu. I nie jest to zsiadłe mleko, niestety. Dzisiaj miała sprawdzić czystość kuchni, a wyszła do gnoju. Zresztą, wiem ci. Że są w kuchennych rewolucjach, czy co miałem im powiedzieć? Co miałem im powiedzieć? To będzie ważne. Czyli oni nawet nie wiedzieli. Aha, ale... Co tu się odwala w ogóle? Co tu się odwala? Nie wiem, czy ona tamta to chyba płacze już przez śmiech. Aniu. Już widzieliście, że pani Magda przyjedzie. Poprzednie jeszcze w kuchni, tak sprzątał ten oka. Byłego szefa już kuchni nie ma. Przez 5-6 lat, że on przecierał szmatą to. Ale to nie miało już mi do mnie pretensji, prawda? Oni to sprzątali w dniu, w którym ona już tu była. Ludzie, czego można było od nich oczekiwać, że co, że to jest... Nie wiem, że z kwasem solnym to wypucują, no... Jakiś absurd totalny, co nie? Co by się nie działo, to jest wina kuchni. Tu też do nas z pretensjami przyszli. Bo to jest wina kuchni. I tak zawsze było. No on rzuca odpowiedzialność po prostu, tak? Szkoda słów. Ból w sercu w środku taki, że nieprzyjemnie mi to wszystko. Znaczy generalnie to jest zachowanie na skraju mobbingu dla mnie. To jest żenujące. No bardzo mi przykro z powodu, że tak... Tak się potraktował. No fatalne po prostu. Nie, tak ich potraktował. Masakra. A kto faktycznie za to odpowiada? Pani Magda, nielegalny ten, że tak powiem, restaurację zamyka, jeżeli nie będzie żadnych umów i niczego. I nie chce mi się rozmawiać. Co tu się kręci, przepraszam bardzo, bo coś tu się ewidentnie kręci. Kogo to jest restauracja? Kto jest właścicielem tej restauracji? Bo już naprawdę też zgłupiałem. Tak samo jak Loki Magdy w tym momencie, już tak się pokręciło, że... A co tu chodzi w ogóle? To jest słup? O co tu chodzi? Chodzi o to, że powinno być jakoś... Zamknięte nawet wczoraj od samego... O, w poniedziałek z samego już, rana. Już tak. Ten, no po weekendzie, a, no bo w weekend, no to wiadomo... A nie, w poniedziałek, no, jeszcze zaczęliśmy, w lunchie wydamy. No, jeszcze, tak. No, mamy paść tutaj? Przygotować rezerwację, przygotować to... Halo? I co? A co znaczy jakieś umowy? Na... Zależy ci mi szybko znać, no hej. Z kim on się konsultuje? Do nie wiem, do jakiegoś Don Corleone zadzwonił, o co tu chodzi? Do południa jakieś będą umowy, nawet nie wie jakie. Te rękawice mi się już podarły. Góra to jest jeden wielki burdel. I żałuję, że się w to wpi***liłem. Góra to ja nie wiem, jak już to nazywać. Czy to są wspólnicy, czy nie wiem, znajomi, czy... Ja tak samo, totalnie nie wiem, jakie tu są zależności biznesowe. To jest jakieś szaleństwo totalne. Trudno jest to do określenia. Wie***liłem nam już na maksa. Inny kurwa nie pokazują. Masz to taki właściciel, nie właściciel. Kurwa, na nich patrzę, to mi się kurwa nie dobrze robi. Moim zdaniem to on tu nie miał być do końca właścicielem, tylko taką osobą, która dałaby imię, nazwisko i firmę. No słup! Do cholery! Po prostu on to za chwilę powie. Słupem. Przecież to jest nielegalne, takie działanie jest nielegalne. To jest w ogóle... Czy oni postradali umysł całkowicie już? Umysł ich opuścił. Godność też. Ja bym się wpieprzyć na dużą minę.
Mam dosyć też. Ja już idę buty zakładać, ubieram się, idę do domu, bo to do niczego. Cholera jasna. A czy jest takie mądre? Czemu wy się jeszcze kłócicie? Ale czy to wam coś pomoże? Halo? To trzeba wziąć pomóc trochę. A tu nikt nie pomógł. Bo to są menadżerowie, to nie muszą nic zrobić. Zobacz, taki garek duży, Czech się męczył, ta męczyła się tym. No to na tylko troje ludzi jest, no ludzi. No tak, no wiadomo. Czy pani Ania pomogła coś? Pazury dotąd to nie zrobi. Pani Ania, a pani Ania jest stworzona ewidentnie do wyższych celów. Znowu chcecie mi wpływać na minę. Marcinie, jaką minę? Mogę utratę teraz jest mi mego pocy. Akty Kessler, prawda? Aha, ale ich nie damy do podpisania. Nie będziemy się wywiązywać z warunków tych umów. No przecież to jest działanie, ja nie wierzę, że... Ja, wiecie co? Ja dawno tego nie oglądałem. Widziałem kilka pierwszych sezonów. I myślałem, że generalnie... tam się działo już dużo. Ale to, co ja tutaj słyszę, to jest po prostu niewiarygodne. To są po prostu historie, skrypty. Wiadomo, że po miesiącu był nowy. Czy oni myśleli, że to się nie nagrywa, czy nie? Ja nie rozumiem tego, co nie? Przecież to jest kryminał. To jest po prostu kryminał. Dobrze, to co mam powiedzieć pani Magdzie? Czy jutro przed Dobra, okej, na razie, hej. Jutro będą mieli wszyscy umowę o pracę. O, nawet. Tylko czy odtąd już wszystko będzie jasne? Karpielówka to niewątpliwie miejsce pełne tajemnic. Zespół restauracji po nocy wraca do sprzątania, ale czy doprowadzenie kuchni do porządku wystarczy Magdzie Gessler, by przeprowadzić udaną rewolucję? Trupów w szafie jest tu przecież więcej. Kiedy uzyskałeś dostęp do konta? W dniu dzisiejszym, jak poprosiłem, bo nawet nie znałem hasła do mojej aplikacji. Ktoś zrobił zakupy na 380 zł, nie wiadomo na co, tak? Nie wiem, co to jest. Przychodnia weterynaryjna? Przychodnia weterynaryjna, nie mam żadnych zwierząt, więc uważam, że nie. A czemu płacimy dwa razy za prąd, Marcin? Opłacam i restaurację, i opłacam inny lokal, tak jest, bo ja mam kwotę na 676. Tak samo jest z telewizją, no my nie mamy telewizji. My nie mamy telewizji. Co tu się odwala w ogóle? To jest jakaś kreatywna księgowość, to jest jakaś, co tu się odwala w ogóle? No to jest, ktoś wziął sobie z banku 150 zł. Bankomatu. To samo 2000. Dereniowa 2000. Czy ktoś z kartą po prostu poszedł do Derenia do bankomatu i wypłacił. Sklep spożywczy za 31,50. Czyli ktoś ma dostęp do niby jego firmy i do konta firmowego tej firmy. Znaczy... I może być to osoba, która jest na przykład współwłaścicielem tego konta i ma te uprawnienia do tego, bo da się to tak zrobić, żeby na tym samym poziomie byli właściciele konta firmowego. Może, ale w ogóle on o tym nie ma pojęcia nawet. To... Tu kolejną masz, znowu sklep spożywczy za 164 zł. Ktoś po prostu sobie płaci... Z mojego konta ktoś płaci swoje zakupy, opłaty. Czyli po prostu na takie bieżące wydatki też tak można jest. Powiedzieć, tak? No tak. Po prostu ktoś mnie okrada. I dlatego wiecznie nie ma tych pieniędzy. To są koszty około 5000 zł, że wyparowało mi z konta. I on, jakby nie wiem, ja nie rozumiem, ale zaraz, wiecie co, ja czegoś nie rozumiem też tutaj. On dopiero teraz sobie zdał z tego sprawę, naprawdę? To co, on nie miał dostępu do tego, znaczy ja nie pojmuję tego, jak on mógł nie mieć dostępu do konta firmowego, jeżeli to niby jest jego firma już w tym momencie. To jest po prostu, on tym ludziom zaufał tak bardzo, że po prostu, to jest jakaś, w ogóle, jak trzeba być, nie wiem, albo naiwnym, albo głupim, albo po prostu niespełna rozumu, albo on po prostu nadal coś ściemnia. I teraz to wszystko wyłazi, co nie? Ja nie wiem, to jest jakieś szaleństwo, co tu się odwala, no. A to tylko był okres 30 dni. Czy wszystkie brudy zostały już wyczyszczone? Kochana, ty nawet nie wiesz, że cię cała lawina czeka za chwilę. Oto jest pytanie. Dla Karpielówki to kwestia być albo nie być. Przy czym nie chodzi wyłącznie o porządki w kuchni. Co tu tak cuchnie? Zmywać. Sterta tych kłamstw. Gdzie szambem? O tych
kanałach. To było zgłoszone, żeby coś z tym zrobić, bo jest zapach. Odpowiedzi nie było na to, więc takie rzeczy od nas nie zależą. Ale to jest wstyd. Może to przypadek. Jedno zostawione, a drugie wrzeszczone. No nie jest to przypadek, jest to nagminny brud. No nie było idealnie oczywiście na kuchni, no bo to trudno to zrobić, żeby było idealnie w trzy osoby. To przez tyle lat było zaniedbane. No ale to ja nie rozumiem, no jakby wiedzieli o tym wcześniej, że ona przyjeżdża, to by to było zrobione. To jest deska, która jest tak zużyta, zadaje się tylko w nowy pierdol. Tragedia. Nigdzie się nie dotknę, jest. Co do jakiejś tam uszczelki w piecu, tak? Zdejmowałem ją, myłem, ale ona już... Ona jest ze starości już, ona już jej nie da się zrobić. Jak ja bym ją tarł dalej, to ta uszczelka w ogóle by pękła. Poproszę papiery. Są podpisane umowy? Tak. A, kamery wszystko nagrały. Czy Magda już o tym wie? Co tu się święci? Ten wzrok mówił wiele. Proszę bardzo. A dlaczego po 15 latach nie są okresy próbne? To jest ściema. To się nie liczy. To jest do koszt. Proszę mi pokazać umowę Jerzawy. To jest ta akcesja, umowa najmu lokalu użytkowego. Proszę go przeczytać. Wiecie co, to jest tak grubymi nićmi szyte tutaj wszystko. Akcesja umowy najmu lokalu użytkowego. Ten oświadcza, że jest stroną umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na okres 10 lat. Od kiedy? To jest dzisiejszy dzień. Od dzisiejszego dnia masz prawo tu być? No to jest wszystko po prostu... Że w ogóle, wiecie co, trzeba naprawdę mieć nie po kolei, żeby w takiej sytuacji zgłaszać się do tego programu. Znaczy ja nie wiem, domyślam się, że to była inspiracja tych właścicieli tak naprawdę, a nie jego pomysł, absolutnie. I oni po prostu szukali promocji darmowej w postaci tego programu, licząc na to, że to wszystko nie wypłynie. No ale to jest tak proste to zweryfikowanie, są tak proste do zweryfikowania rzeczy. No masakra jakaś. To jest oszustwo, powiedziałeś, że ty najmujesz lokal od stycznia. Wczoraj mi to powiedziałeś. Co to ma być? Dlaczego ty mnie oszukujesz? Nie oszukuję, pani mam. Marcin, ty się mi opuść, zacznij mówić mi prawdę! Znaczy ja mam wrażenie, że on został wpuszczony w totalne maliny. Natomiast no ma swój własny rozum. To jest jakaś ściema! To ty sobie jaja ze mnie robisz? Mówisz, że od stycznia masz ten lokal, a umowa najmu jest od dzisiaj. Od stycznia, pani Mago, mam firmę. To ona ma do tego lokalu. Każdy może mieć firmę i to znaczy, że ma mieć ten lokal? Nie. Czego wypłacasz pensję? Z obrotu, jaki mamy. Jakiego obrotu? Z czyjego rachunku? Dzisiaj się, pani Mago, dowiedziałem, że z mojego rachunku firmowego są wypłacane pieniądze. Nie wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem, pani Mago. Dopiero się dzisiaj o tym dowiedziałem. To znaczy nie sprawdzasz swojego rachunku? Nie miałem zbytku możliwości sprawdzenia tego rachunku. Jak to nie miałeś możliwości? Ponieważ dałem dyspozycję, że tak powiem, panu, który się zajmował przelewami i dopiero dzisiaj... A czy jest właścicielem tego lokalu? Nie. No to nie rozumiem, jak on miał prawo... On był odpowiedzialny za przelewy. Znaczy on odpowiadał za przelewy, miał prawo działać na twoim rachunku, a ty nie byłeś właścicielem własnego rachunku? No dał upoważnienie po prostu. Po prostu dał upoważnienie do rachunku, ale dał upoważnienie całkowite do rachunku firmowego, które jest jego. To się wszystko nie spina. To jest ściema totalna, słuchajcie. Znaczy byłem właśnie w rachunku, ale nie miałem... Ubezwłasnowolniony. Tak jest. To jest absurd. To w ogóle... To jest jakaś konstrukcja po prostu naprawdę z kosmosu, no. Z innego wymiaru. Nie znam człowieka, który ma rachunek, nie sprawdza, co się na nim dzieje. Wierzyłem na słowo. Ile masz lat? 48. Kto uwierzy w to, że ty nie kontrolujesz własnego rachunku i oddałeś go dobrowolnie, żeby ktoś inny operował na twoim rachunku i robił cuda, za które możesz siedzieć w więzieniu? Powiedz mi, kto? Kto w to uwierzy? Proszę wykaz rachunku twojego. Czytaj swoje wydatki, co ściągali u ciebie na koncie. Czytaj.
Nie mogę otworzyć go teraz tego. Może wejdziesz tam i beze mnie wejdziesz na swój login, dobrze? Dobrze. Żeby bez nerwów. To jest szok. Nie mogę teraz to wejść. No spokojnie, daj, ja ci to wpiszę. No to poczekaj. Kto uwierzy, że mój program jest prawdą? Przecież to jest nie do pomyślenia. No, powiem wam, że ta sytuacja jest tak kosmiczna, jest tak po prostu z innej, jak z innej rzeczywistości, w której jakby funkcjonują, nie wiem, no to jest po prostu multiwers. Znaleźliśmy się w jakimś, nie wiem, w rzeczywistości lustrzanej chyba w tym momencie. Jest ciężko w to uwierzyć, że to jest po prostu, że to się dzieje naprawdę, że to nie jest jakieś podstawione wszystko. Pff, to jest jakiś szalej, to jest... Matko, dlaczego ja tak długo zwlekałem z reakcjami na tę serię? Na tę serię. Cokolwiek. Przecież to jest czyste złoto. Tak jak jej Loki. Ja nie mogę wyjść ze zdumienia. Nikt nie uwierzy. No co widzisz? Na no. Nie mam pojęcia. Długo, panie Marcinie, to długo trwa. Nie mogę się pani Magdo zalogować. No wywalili mu zapewne dostęp, no, albo zmienili hasło proste. Moje konto. Nie wiem dlaczego. Proszę iść do banku i odwołać wszelkie upoważnienia tego pana. Jesteś zagrożeniem dla siebie i dla innych. Mam bardzo dwoiste odczucie, że albo jesteś ofiarą, albo robisz mnie w konia. I proszę na chwilę wyjść, ja zaraz zadzwonię do mojego adwokata. Wcześniej można... K***a, do adwokata będzie dzwoniła, ale to jest grubo. To jest wszystko naprawdę? To nie jest żart. To nie są jaja, co nie? Mieć jakieś wątpliwości czy coś, no teraz to już no, jest czarno na białym widać, że został całkowicie wkręcony i jest ofiarą. Magda Gessler sytuację spróbuje wyjaśnić z pomocą prawnika. To nie są jaja. Czy to są jaja? Czy to nie są jaja? Dzień dobry. Nie wiem, się to są dokumenty. Pana namówiono na wprowadzenie lokalu bez żadnych uprawnień, bez żadnych umów. Bo ja muszę mieć pewność, że pomagam właściwej osobie. Jak ja się przekonam, że on jest rzeczywiście ofiarą tej całej sytuacji, pan mi to zapewni, to ja będę kontynuować rewolucję. Jeśli nie, to niestety muszę ją przerwać. Ja przeanalizuję oczywiście wszystkie dokumenty, postaram się pomóc. Natomiast to wymaga czasu, analizy całej sytuacji. Na ten moment no jest zbyt wiele niejasności, które powodują, że tak naprawdę... Moja pomoc może być wątpliwa i nieskuteczna. I nie wiadomo, komu pomaga. Poproszę cały zespół. Pan mecenas wyjaśni wszystkie umowy, papiery i tą ogólnie bardzo dziwną sytuację. I wtedy dopiero ja będę mogła wam pomóc. I dopiero pan Marcin będzie mógł prowadzić restaurant. Przykro mi ogromnie, że nie ma kolacji, nie ma gotowania, nie ma przyjemności, nie ma tej części najprzyjemniejszej, nie ma zmiany. Bardzo w wielkim bagnie jesteśmy. Słuchajcie, to jest 28 minuta programu, a my jesteśmy na etapie, którego tak naprawdę chyba nigdy nie było, ja nie wiem. To jest niewyobrażalne. Po prostu narzucili takie bagno, to jest taki wstyd. Tak mi przykro. Nie wiem, będzie miesiąc później, ja nie wiem, co oni to zrobią. Czas pokaże, co dalej. Rewolucja w warszawskiej Karpielówce została zawieszona na 2 tygodnie. Wspierany przez prawnika Magdy Gessler Marcin potrzebował sporo czasu, by wyjaśnić swoją sytuację. Powiedzcie mi w komentarzu, czy kiedykolwiek była taka sytuacja, że przerwano jakby rewolucję, żeby dać czas na rozwiązanie takiego bagna i bajzlu? Ale czy wykorzystał szansę? Pora powiedzieć, sprawdzam. Ten okres 2 tygodni był bardzo trudnym czasem. Porządkowania wszystkich papierów, rozmowy z mecenasem. No i to mecenasie? Jak te sprawy wyglądają? Podsumowując, no, zostały zawarte umowy z wszystkimi pracownikami. Analizowaliśmy umowę najmu i wszystko się zgadza. Pan Marcin ma tytuł prawny do korzystania z tego lokalu. Na jaki czas jest zawarta umowa? Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Pan odzyskał dostęp do... Stracił parę kilo z tego, co widzę. Troszkę tak, ale myślę, że daje sobie radę, pani Marcin. No dobrze, dobrze. Stresy czasami dobrze robią. Porządkują człowiekowi w głowie. Jak najbardziej. Szkoda, że tak późno. Legalnie można tu dalej działać. Dziękuję. Dziękuję jeszcze. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. I rewolucję czas zacząć.
Tak po prostu. Szybko poszło. Okej. Okay. Tylko teraz trzeba włożyć swoją siłę i dbać o to. Zapraszam was wszystkich. Miejsce będzie dalej góralską chatą, podkręconą w swojej góralszczyźnie. Miejsce się będzie nazywała Karszma u Ceprów, czyli właściwie, bo góralami nie jesteście. Zaczyna się to fantazyjną przystawką napoleonka z musu, z wędzonego stypka. Potem będzie kwaśnica prawdziwa na baraninie, bardzo kwaśna, z bardzo kwaśną prawdziwą kapustą. Kwaśnica w końcu kwaśna i na baraninie. Prawdziwa góralska kwaśnica. Potem będą pulpety z baraniny pieczone w warzywach i do tego kasza perłowa. A potem ptysie będą śmietaną i mascarpone. Zmiany? Fajne. Brzmi to bardzo dobrze, naprawdę brzmi to bardzo dobrze. Szczególnie ta napoleonka brzmi bardzo interesująco z tym musem z oscypka. Ciekawe, ciekawe bardzo. Fajne, bardzo, bardzo fajne ten, no, najbardziej mi się podoba napoleonka. Tak, 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 napoleonka bardzo super. Działamy! Myślimy podobnie! Chciałabym, żeby ta perspektywa zmian dodała im skrzydeł. Chciała. Choć trwało to dłużej niż zwykle, rewolucja na warszawskim Ursynowie wreszcie nabiera tempa. Gdy nad lokalem pojawia się nowy szyld, swoje robią też kucharze. Pouczeni zawczasu przez Magdę Gessler. To na razie prace przygotowawcze. Ostatecznego smaku potrawy z nowego menu nabierać będą później. Przyszedł czas, aby wreszcie po góralsku zamieszać w garach. W karczmie pracuje także ekipa dekoratorów. Jej z pewnością uda się wygrać wyścig z czasem. Czy za rewolucyjnym tempem Magdy Gessler będą potrafili nadążyć kucharze? Dobry wieczór. Na początek doprawienia wymaga baranina. W jej przypadku to klucz do sukcesu. Pietruszka siekana. Mamy zieloną? Tak. Pulpety po uformowaniu będą się smażyć. Dopiero później czeka je duszenie w towarzystwie warzyw. Weź łyżką, tak. Mhm. Wiesz, chodzi o to, żeby zamknąć smak w środku najpierw. Kolej pulpet. Po cztery. Gdy brytwanna wreszcie trafia do pieca, pochylić się można nad zupą, czyli prawdziwie kwaśną, ale i odpowiednio doprawioną kwaśnicą. No, mielek jest konieczny do kapusty, a do kwaśnicy jeszcze bardziej. Mielon jest cudowny, bo nie wchodzi w zęby, ja go ubóstwiam. I dodajemy cały kminek, bardzo aromatyczny. Zupa o tak mocnym, wyrazistym charakterze będzie promować karczmę. Kwaśne, bardzo dobre, pycha. Dobra. Przepyszna. Na ulicę Ursynowa wyruszają Ania i Marcin. Dzień, Aniu. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w trakcie kuchennej rewolucji pani Magdy Gessler. O. Była restauracja Karpielówka, teraz będzie się nazywała Karczma u Ceprów. Dobre, tutaj lepsze podniebienie. I tak powinno właśnie być. Takie dobra, taka kwaśność, sam raz, pyka. Taki nietypowy, inny smak. Jak wszystkie zupy mają, ale bardzo dobre. Czuć, że jest to po prostu zrobione ze smakiem i z wyczuciem. Wyczułam na pewno pieprz, czyli że jest dobrze po męsku doprawiona. Nie można się tego bać, nie można bać się przypraw, wiadomo, nie można też przegiąć za bardzo. Matko. Wiadomo, nie można też za bardzo przegiąć. Natomiast to ma mieć swój charakter wszystko. Kurde, no tym bardziej taka kuchnia. Ma mieć swój charakter. Jest przede wszystkim kwaśna, czyli tak jak powinna kwaśnica być. Zapraszamy Państwa serdecznie na prawdziwe dania góralskie. Normalnie jakbym był w Zakopanym. Dzięki, do zobaczenia, hej! Gdy promotorzy z uśmiechem wracają do karczmy, w jej kuchni trwają już ostatnie prace nad niezwykłym dodatkiem do wieczornej przystawki. Chciałbym konfiturę papryki z żurawiną. To jedna papryka rzędzona. Konfiturę do napoleonki, co zapowiada się bardzo interesująco. I to już właściwie koniec przygotowań. Wkrótce w karczmie pojawią się goście.
Ja generalnie bardzo lubię takie nieoczywiste połączenia, ale bym tego spróbował serio. Karpielówka zachwytów nie wzbudzała i to nie tylko dlatego, że mało kto do niej zaglądał. O karczmie u ceprów tak powiedzieć się nie da. No, wygląda to dobrze. Tak, jak powinno to wyglądać. No, bogato, z przytupem. Białe dawniej ściany prezentowały się chłodno, a to, co na nich, było bez wyrazu. Teraz wnętrze wydaje się cieplejsze, a wizualnie wiele się w nim dzieje. Jest tu wreszcie kolorowo, z mocnymi akcentami czerwieni i zieleni. Oprócz tego w oczy rzucają się folklorystyczne motywy i klimatyczne fotografie. A stoły zyskały pasującą do reszty oprawę. Oto zatem karczma, co się zowie. Ale czy zyska uznanie w oczach warszawiaków? Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór. Wnętrze nabrało więcej kolorów, ale też jest dużo kwiatów i takich góralskich typowo elementów. Chodzi o to, żeby było po prostu przytulnie, komfortowo. No, ta kuchnia sprawia, że tak się czujemy, więc otoczenie musi korespondować z tym, co podajemy na talerzu po prostu, tak? No i tutaj tak jest. Wieczór otworzy Napoleonka, tyle że z musem zwędzonego oscypka i w wyrazistym otoczeniu. Przystawka to jest absolutnie coś, co mnie zaskoczyło. Różnorodność tych smaków to jest przede wszystkim petarda. Słoność syra z pikantnością papryczki i ze słodyczą żelabiny. I bardzo ładnie była też udekorowana. Kolej na zupę. Bynajmniej nie z gwoździa. Ona również powinna zachwycać arcybogatą zawartością. Dobry wieczór. Proszę. To jest kaśnica. Dla mnie ta kwaskowość była idealna w punkt. Wyczuwałam też baraniny. Moim zdaniem to nie jest typowy patent, bo najczęściej kwaśnicy są żywerką. Ten dodatek baraniny był taki naprawdę oryginalny i super pomysłem był też ten cały pieczony ziemniak. Niesamowitą niespodzianką były skwarki. Rewelacja. Takiej kwaśnicy nie jadłam. Dzisiejsze danie główne to pulpety z kaszą i warzywami. Dobrze doprawiona baranina powinna chyba także spodobać się gościom. Danie główne... poezja smaku. Pulpety rewelacyjne. Mięciutkie, naprawdę praktycznie rozkrajały się pod lekkim naciśnięciem widelca. Dużo korzennych przypraw, także taka bardzo fajnie zbilansowany smak. Dodatki były kolorowe, sporo się na talerzu działo, tak więc to była uczta dla wszystkich zmysłów. Wreszcie deser, choć niekoniecznie góralski. Deser smaczny. Bardzo przypadł mi do gustu krem z chałwy razem z bitą śmietaną i z orzechami. To było naprawdę bardzo dobre. Nie wiem, czy dla mnie to by nie było za ciężkie trochę. Jakiegoś przełamania w tym nie słyszę i nie widzę, no ale może by tak nie było. Jak się czujecie? Wszystko dobre. Ale pulpety były najbardziej ukochane przez wszystkich. No brawo dla nas. Brawo. Dziękujemy. I mam nadzieję, że będzie super. Życzę wam powodzenia. Jesteś cudowna, a ty? Jesteś nieśmiała, a powinieneś być naprawdę szef taki, wiesz, do przodu. Ej. Tak naprawdę to w końcu zostaliśmy docenieni i ktoś nam coś powiedział dobrego. To powinna być norma tak naprawdę, no. To powinna być norma. Atmosfera tworzy dobre jedzenie. Masz naprawdę... fajne było usłyszeć to, coś takiego. No i mamy ambasadę góralskiego smaku w Warszawie. Nie wierzę, żeby się to utrzymało po rewolucji, że będzie lepiej. Ja mam takie przeczucie i raczej nie mylę się. Bartu? Czarnowictwo, widzę. Za chwilę się przekonamy i sprawdzimy też, czy nadal jest otwarta. Kiepska sprawa. Przepowiednia Małgorzaty zabrzmiała nieciekawie. Lecz może nie będzie tak źle. Czy te góralskie smaki są utrzymane i czy mogę się pod nimi podpisać? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Jak idzie? Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze, czy średnio? Idzie pani Magdo bardzo dobrze. Tak, to znaczy? W ostatnim miesiącu utarł się polepszył o 41%.
krok w krok, że tak powiem, udaje się wychodzić z długów. Ale co to znaczy też, że to 41% jest tak rzucone, wiecie, a jak u targu było, nie wiem, 2000, no to co to jest? To nic nam nie mówi. Wszystkie pieniądze, które kiedyś uciekały, to teraz są już na miejscu i są rozpoznawane tak, jak sobie ja życzę. Jesteśmy teraz z płatnościami na bieżąco. Nie mamy problemów. No przynajmniej tyle. Proszę bardzo, Napoleonka. Nie. Trochę bardziej taka, taki chaos na tym talerzu z Napoleonką. Mam takie wrażenie wizualne. Zacznego. Opowiedz coś mi o tym dali. To jest Napoleonka z miksem serów góralskich. No jak powiesz miksem, to już możesz wyjść. Tak się nie mówi. To jest taka wulgarna, niefajna nazwa w gastronomii. Mhm. Jakich serów? Serem z oscypkiem. Może być z górskimi serami. Oscypkiem i buncem. Z pieczoną papryką i żurawiną. Nie, to jest konfitura z czerwonej papryki do tego, tak? Z konfitowanym czosnkiem, bo czosnek tu się bardzo wyraźnie czuje. Ciasto francuskie jest bardzo mało wypieczone, jest prawie surowe. Nie chrupie, jest blade, to bardzo dobre. A mus, pani Magdo? Jest okej. Czy kwaśnica będzie również okej? A może jej smak gdzieś się ulotnił? Zupa jest bardzo dobra. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pulpety z baraniny, z warzywami, z kaszą perłową, z rozynkami i surówka z rzepy. Smacznego. Kto dodał estragonu tutaj? Teraz poproszę pana Michała, szefa kuchni. Dobrze. No Michał, w ogóle nie czuję baraniny. Nie wiem, co zrobiłeś z tym mięsem. Co się stało? Nie wiem, to naprawdę nie wiem. One były naprawdę delikatne, zobacz. Nie można ich w ogóle roz... Jest wymiana mięsa ewidentnie. W zupie się czuje baraninę, naprawdę. Jest przepyszna. A tu za cholerę. Sam to spróbuj, no jest twarde jak pieron. Czy wyglądają na bardzo zbite? Na pani rację, tak to jest. Dobra, wybieramy. Kasza jest super, surówka super. To były inne pulpety niż jak pani Magda robiła kolację. Jak ja tego spróbowałam, to bardziej mi się wydawało, że to jest jakaś wieprzowina mocno przeprawiona jakimiś dziwnymi przyprawami. No, nie był to ten smak. Ja ci powiem szczerze, że jestem w dużym szoku. Bardzo czekałam na to danie. Ludzie napalali się na te pulpety, po czym okazuje się, że to jest największe fiasko tej knajpy. Jest oszukane mięso, źle przyprawione, twarde jak kość. To było danie, którym się wszyscy zachwycali. I też nieprzygotowanie pani, która mi podaje, która nie potrafi mówić o jedzeniu. Wybierz sobie ludzi, którzy potrafią to robić. Którzy to kochają. No. I na tym ja zakończyłam wizytę. Życzę powodzenia i życzę powrotu do tego, co tu było, kiedy ja wychodziłam. Słodko-gorzki finał? Raczej gorzki, bo pulpety były za twarde. Dziękuję bardzo, pani Marta. Góry i doliny. Sami zadecydujecie, czy tu zjeść. No i co, zjecie tam? Zjedliście może tam? Jeżeli ktoś z was zjadł, to niech da znać w komentarzu. A teraz sobie sprawdzimy, czy knajpa działa dalej. Przynajmniej, znaczy ja nie będę jechał specjalnie do Warszawy w tym celu. Po prostu sprawdzimy sobie to w internecie, bo mamy taką możliwość niesamowitą w tych czasach. Widać, że jest otwarte od 14 do 22. W niedzieli, poniedziałek do 20, okej. Okay. Zaktualizowali to 2 tygodnie temu, więc chyba działa cały czas to miejsce. Zobaczmy sobie opinię. Opinia główna 4,3 na Google. Nie jest to jakoś wysoko bardzo, ale nie jest też źle. Zobaczmy sobie jakieś najnowsze opinie. Przeczytam wam za chwilę. Na pierwszą pochwałę zasługuje obsługa, która była zaangażowana oraz komunikatywna, więc chyba coś się poprawiło na tym polu. Czekadełko było, dobrze. Obiad składał się z pysznych baranich pulpecików, placka z Bujińskiego oraz pstrąga.
Porcje bardzo duże i dobre w smaku. Lecimy dalej. Kolejna opinia. Odwiedzili po obejrzeniu Kuchennych Rewolucji. Napoleonka bardzo przypadła im do gustu. Kwaśnica jedna z lepszych, jaką jedli w życiu. Fantastyczna obsługa. Pani kelnerka bardzo pomocna. Ciekawe, czy to o tej kelnerce, co nie? Fajna, luźna atmosfera, dobre relacje między pracownikami. Słuchajcie, chyba mamy sukces. Dobra, mamy opinię trójeczkę. Zobaczmy, co było nie tak. Jedzenie niestety drogie, ale gdyby smak wszedł w parze, to byłoby ok, a niestety nie idzie. Co było nie tak tutaj według tego wpisu? Wcześniej to miejsce było z klimatem, a teraz podobają mi się jedynie koce na ławkach. Serio? Przepraszam, ale wcześniej to wyglądało źle. Nie zgadzam się z tym. Ciany przytłaczają? Co? Brak serwetek na stołach, no akurat powinny być. Podoba mi się wystrój w stylu góralskim, ale powiem szczerze, że ten sprzed rewolucji był przytulniejszy? Czy my widzieliśmy te same knajpy? Czyli nie ma nic konkretnego o jedzeniu. Tylko to jedno zdanie, które wcześniej przeczytałem. Taka opinia z dupy trochę. Ile dup, tyle opinii, wiadomo. Kolejna piąteczka sprzed miesiąca. Generalnie opinie są dobre. Naprawdę. Więc knajpa z tego, co widzę, się utrzymała. Działa. Dajcie znać, jeśli byliście jeszcze raz, a może pójdziecie, to też wróćcie do tego filmu i dajcie mi znać w komentarzu, jak było. Czy było smacznie, jak u mamy. A jeżeli mój film i moja skromna obecność w nim wam przypadła do gustu, koniecznie zostawcie polubienie pod nim. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na moje inne serie na tym kanale, jeżeli chcecie ze mną zostać troszkę dłużej. Lajkujcie, komentujcie, żyjcie smacznie. Widzimy się w następnym filmie. Dzięki wielkie i pa, pa. Pa, pa.